Hej, dzień dobry, cześć, czołem, witam bardzo serdecznie. Cześć, Aki, cześć sobie, cześć, Karka, cześć, Sebastianie. Masz tych hot-dogów życzę. Zastanawiałem się, czy będzie white, czy będzie blue. Z tego, co gadałem z Civicem, to on ma blue, więc nie będziemy casualami. Będziemy robić bench white. Dla tych, którzy nie wiedzą, różnice między wersjami są nie jakieś bardzo ogromne w wypadku benchy. Ale zauważalne na tyle, że to nie jest tak, że będziemy grać to samo. Na pewno w późniejszych grach różnice będą większe, bo będzie taki powiedzmy prototyp pod tym względem. 69 sim rzędu. Nice. I co dla mnie gorsze, to jak zwykle to, że bench wymaga skompletowania biblioteki megachipów do zrobienia wszystkiego, a to wymaga łączenia się między wersjami, co może być trochę trudne. Fabularnie nie. Fabularnie praktycznie nie. Fabularnie wydaje mi się, że różnią się jednym nawigatorem, jeżeli dobrze pamiętam. Wydaje mi się, że nic ponadto. Przy czym ten nawigator praktycznie na nic nie wpływa poza gameplayem. I może tym, gdzie występuje, ale tego też nie jestem pewien. Anyway. Proszę mnie to wyłączyć. Nie będziemy grać z tym Maxem. Najważniejsza różnica, jak wszyscy wiedzą, to to, że nie mamy folderbacka. Cześć, Matkipku. W Benchy Blue jest Bowlman, człowiek kręgiel. W Benchy White jest Mistman, człowiek mgiełka. Dobra, lecę go. Spodem widzę blue. Tak, jak mamy kolekcję, to możemy sobie wybrać, czy chcemy grać w blue czy w white. Dlatego mówię, że się zastanawiałem, bo kolekcje mają te, mają obie wersje wejściowego. Tak samo kolekcja druga ma obie wersje Ben 4, obie wersje Ben 5, obie wersje Ben 6. Cześć, samuraj folderbacka od Civica, co najwyżej dostanę. Rok 2000X, czyli cofamy się w przeszłość. Maszyny połączone ogólnoświatową siecią, ale jest też mroczna strona, taka jak na przykład Undernet. Laboratorium wirusów bada wirusy. Uczniowie ze szkoły CDC przyszli na wycieczkę. Bo jak wszyscy wiemy, nic absolutnie nie wiemy o żadnych wirusach po tym, jak 2 razy już ratowaliśmy przed nimi świat, prawda? O mój Boże, czy to jest ta wspaniała gra, w której... Czemu wszędzie są tak cudzysłowy wrzucone? Też nie dziwne. Chciałbym być teleport trzeci. Ej, tutaj przynajmniej jest jedna dodatkowa rzecz, której do tej pory nie było. No i to większość gier ma jakąś dodatkową rzecz. Czy to jest ta wspaniała gra, w której będziemy mogli się podłączyć do koleżanki obok? Można ja ten wciskając L, dokładnie w ten sposób. Będziemy musieli napisać jakiś raport z tego. Nie, najgorzej, wyobraźcie sobie klasy domowe. To może być na kartkówce. Oh no, tylko nie kartkówki z wirusowania. System regularnych chipów pozwala ustalić jeden konkretny, który zawsze będzie pojawiał w custom screenie. Tutaj niestety full customów nie będziemy mogli tak łatwo ustawiać, więc gra nie będzie aż tak prosta. Już ogólnie uważam, że BN3 jest zauważalnie trudniejsze niż BN2. Już od samego początku. Tutaj akurat za wiele się nie zmieniło między wersjami. Dzieciaki z jednej klasy poszły do fabryki parasolek. Wow! To ciekawa wycieczka. Klatkówki wirusowane mającą podstawkę jak miangi na zatkę nie była. Przypomina mi się, jak ja spędziłem jakieś parę miesięcy leżąc w domu. Bo zapalenie pust mnie wzięło. No to była jakoś gdzieś pierwsza, druga podstawówki. Nie było to zdecydowanie nic przyjemnego. Dostaliśmy mail, czy możemy go nie odbierać? Niestety nie możemy go nie odbierać. Zastanawiam się nad jedną rzeczą. Pozwólcie, że sprawdzę.
Zastanawiałem się, czy mogę jakoś czcionkę zmienić, ale chyba nie. Boli mnie ta czcionka trochę. Chciałbym mieć zwyczajną czcionkę, nie taką upiększoną, ale oh well. Będzie upiększona czcionka, I guess. To za mail przyszedł. Ostrzeżenie o przestępczości w sieci, jada, jada. Był mocno zmiany czcionki. Filter off wydaje mi się, że wpłynie też na resztę grafiki. Żeby nie skłamać. A nie jestem pewien, czy na tym mi zależy. A nie, jeszcze gorzej. Wpływa na grafikę, ale nie wpływa na czcionkę, więc... Nope, 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 nope. No niestety ja na tym, ja na PC-cie nie gram, tylko na Switchu. Więc wszelkie rodzaje multiplayerowe interakcje i mody mogą u mnie nie wchodzić w grę. O nie, będą nas uczyć czegoś, co wiemy dużo lepiej niż oni. Len, podłącz się do dziewczyny, która stoi przed tobą. Switchik, zadaczeszyn. Nie wiem, o czym mówisz. Jada. Powiem tak, jeżeli chodzi o takie największe postawy, to absolutnie się nie zmieniło, więc pozwolę sobie je przeskipować. Jeżeli będzie się pojawiać cokolwiek nowego, to będę o tym informował. Nie jest zły, tylko jest odwieczny problem pod tytułem. Nie da się grać multi bez kupienia abonamentu. A cześć, Van Vermilion. Tutaj chyba nic się nie pojawia nowego. Tak, ja te pięć pytam, musimy czekać, aż pasek się napełni. Blep. Nie powiedziałbym, że to jest Nintendo Kirishu, to jest konsole z Kirishu generalnie. Do 10 lat to studiuję, bo 8 rzędu nie zda. Och, japi. Jesus. To aż... Powiem tak, aż boli to czytać. Może chipów w tym samym kodzie. Więc bardzo znane, przydatne combo. Wszystko co ma płatne online. Wszystko ma płatne online, co jest łak. To prawda, nie jestem tego wielkim fanem. Przynajmniej o tyle dobrze, że na PC jeszcze tego aż tak nie ma. Jedna rzecz, która też pamiętam, że jest, to że w Band 3 mamy od początku dostęp do ładowanego basera. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że pojawia się sygnał dźwiękowy i przeciwnicy odpychania, jakich zabijam. Wynika to z tego, że Band 3 dodaje taki pseudosystem counter hitów, który będzie później znacznie ciekawiej wykorzystywany. Mianowicie, jeżeli zaatakujemy przeciwnika w odpowiednim momencie, znaczy jeżeli go zabijemy w odpowiednim momencie, to wchodzi to jako tak zwany counter hit. I wtedy za każdego takiego pokonanego wirusa dostajemy dodatkowe backfragi. Tutaj akurat ich nie dostaniemy, bo jest to tylko walka tutorialowa i nie dostajemy za nią nagród. Ale generalnie będę starał się to robić tak często jak się da, zwłaszcza że są i sklepy backfragowe i jest też w endgame jedna backfragowa mechanika, którą trzeba będzie bardzo wykorzystywać. Zaczął coś się na sprzedaż, no jak kończyłeś. Nie, miałem wrażenie, że gdybym coś takiego miał u siebie, to po prostu rzuciłbym studia w pewnym momencie. Okej, czyli wieczorem mamy skoczyć się na stronę jaj. Ale to dopiero wieczorem. Weź na cienie. Mówię, po prostu ja sobie nie wyobrażam tego, żeby aż tyle czasu spędzić na studiach. Powiem więcej, ja gdzieś na
W drugim roku chyba miałem także co i powiedziałem, że jeżeli jakikolwiek przedmiot bym musiał poprawiać, to kończę ze studiami. Poprawiać w sensie, że powtarzać semestr. Na szczęście, znaczy na szczęście akurat w tym wypadku mi to wielkiej różnicy nie zrobiło. Bo ze swoich pierwszych studiów i tak nie korzystałem, a na drugich nie miałem poprawek. Ale koniec końców obeszło się bez jako tako żadnych powtarzanych semestrów. Dobra, tutaj powinienem być w stanie już trochę sensowniej wykorzystać te counter hity. Tylko headshot niestety zadaje trochę mało, więc będę musiał go dwa headshotem strzelić. Z tego skojarzę, że tym ładowanym busterem też da się jako tako z counter hitować. O, to jeszcze weszło. Nice. No i to co mówiłem, że dostajemy... Za każdego skontekitowanego przeciwnika dostajemy gwiazdkę, która świadczy o backfragach. Jeżeli dobrze pamiętam, to jest chyba 1, 3, 8 backfragów. I jeżeli bilibyśmy nawigatora, to 10. Kiedy dostajesz tego dinozaura w Ninokuni, bo kodwicy dostajesz sobie i ma trochę olać tego. wiesz co, on jest... jako rzadki encounter jakoś w okolicy tej pustyni. Znaczy counter hit ogólnie jest chyba tylko jak zabierz wroga, nie tylko busterem. Jak jest ta pustynia, to nad nią są takie klify i na nich go można spotkać, jeżeli dobrze pamiętam. Zdaję sobie sprawę, że te klify nie są dostępne, póki nie masz tatania, ale well, to i da coś. Ja powiem tak, absolutnie się nie dziwię, jeżeli gracie jakoś nie podchodzi, bo nie powiem, żeby gameplay w niej był jakoś bardzo skomplikowany. czy tu coś jeszcze było, tak się zastanawiam. Były zwierzątka, to na pewno. Mieliśmy się spotkać, pogadać o naszym czacie. Czy wszyscy są gotowi, żeby się spotkać wieczorem? Tak, mówiłem mi o tym już wcześniej. Chcemy się w parku, żeby zdecydować kiedy. No dobrze. Ja musiałem do wywołania familiara, którego używam cały czas. I co pamiętam, on po ewolucji mógł być słabszy niż wcześniej, to też jest usujące. Tylko nie pamiętam, czy był słabszy stricte dlatego, że... Znaczy to jest tak, że on był słabszy, bo miał gorsze staty, czy miał gorszy moveset, bo kojarzę, że jedna z tych dwóch rzeczy rzeczywiście występowała. A jak ich zbliżyć ją? Ale wciąż ma zamknięte niestety. Właśnie to jest jedna rzecz, na którą się będę bardzo zastanawiał, bo sklep Higgsbiegow Bench jest odrobinę przegięty. Dobrze, wiele się nie dało podłączyć, przynajmniej w tym momencie. Czy możemy się włamać dosłownie do każdego? Nie, musimy pewnie iść do parku. Tak, wszyscy są, to dobrze, bo ich nie widzę. Będę się was studiować. Właśnie po moich przygodach będę was studiować, ja się trochę boję. Tak. Niebezpiecznie czuję się tym, że do osy podchodzi do bandy dzieciaków. Jest z News of Density. Sponsoruje turniej dla najlepszego nadwyrownika. Bęczy się flashmanuje. To jest ta część, o którą trochę się boję, bo wiem, że flashman jest zdecydowanie trudnym bossem jak na początek gry, że tak powiem. N1 Grand Prix, wstępne eliminacje na pasie CDC.
Jasne, czemu nie? O mój Boże. Już tutaj zaczynały się turnieje. Czy jest świat, w którym nie bierzemy w tym udziału? Absolutnie nie istnieje taki świat. No dobra. Wszyscy się rozchodzą. To teraz pytanie, czy tak mogę się włamać dosłownie do każdego budynku w całym mieście i podganiać się do Morefanty? Brzmi jak Dojin. Boję się, jak miałby działać taki Dojin. Okej, ten telefon nie jest włączony. Czy gdzieś się dało podłączyć? Pewnie dostanę jaj, prawda? Yep. Dojin. Sidegun S. Sidegun był na boki, dobrze pamiętam? Tak. Przy czym nie jestem wielkim fanem tych chipów, bo przecież nie dlatego, że one są po prostu słabe. Tego też nie jestem wielkim fanem, ale to już inna sprawa. Nie mogę tego tak wyjść. Muszę to tak zrobić. Ale szybko. Kanadamba się ciężko counterhituje, generalnie bym powiedział. Bombkami tak? Jakimiś chipami strzelającymi niekoniecznie. Tak można, I guess. Trzy backflagi. Każdy backflag w tej grze jest cenny. Zwłaszcza, że mówię, są i sklepy, i w endgame'ie musimy wydać... To jest staje, jeżeli mnie pani się myli. A 300 to jest zdecydowanie za duża wartość, jak na to, ile bym chciał, żeby tego było. One się już nie ustawiły, pewnie co? A fuck. To nie wyszło. Może z nim się uda. Kantekitowanie przeciwników nie jest aż takie oczywiste, jeżeli nie są to mety, bo jasne, mety jest łatwo skantekitować, ale to chyba jedyne co. Ale to wychodzimy do właściwego ACDC. Czyli to już chyba więcej nie będzie. Dobra, to jeszcze Dexa odwiedźmy i mail i możemy iść do właściwej sieci. Może niekoniecznie w tej kolejności, ale... wygląda albo szara, albo fioletowo. Jeśli chodzi o to drugie, to nie Sarkudo. Bo Domin. W jakim sensie? O nie. Mike, czy to ty? Podchodzę w samym fioletowym epoki w Livginie. Ale trochę ich jest, jakby nie patrzeć. Spróbuję to zejść sprytnie. Hop. Dobra. Na spokojnie. Ach. I teraz pytanie, czy jego mi się uda. A, tak. Bug only. Nie wyobrażam sobie robić bug only pierwszego, nie? Powiem szczerze, bo mam wrażenie, że jest za mało rzeczy, które są rzeczywiście użyteczne. Okej, okay, czyli tu też nic nie ma. To, ja tam dalej byłem, nie? Byłem. Na początku może, bo jakieś tam save'imy czy inne tego typu rzeczy, ale tak poza tym... Dex, może chcesz zawalczyć? Nie chcę zawalczyć. Psychic? Battlefield się uczył Psychica?
Przez TM-a trzeba było go uczyć. Bo jak z TM-a to też nie jest aż tak szybko, jakby nie patrzeć. Wydaje mi się, że on co najwyżej ten... Sejbima miał, ale może źle pamiętam. A, fakt. Według monocyny. Ale tak długo jak pozwalasz sobie na używanie w takim monotypie jakichś rzeczy typu Rock Ground, to jeszcze nie jest aż tak źle. Tak. To nie zadziała, niestety. Kandamy się bardzo ciężko. Counter hituje bez bombek. Zwłaszcza jeżeli nie chcemy obedwać. Granie. Wiem, ale niektórzy nie pozwalają i robią takie czyste monotypy. Przy czym zdaję sobie sprawę, że jest sporo typu, gdzie taki czysty monotyp tak zwany by w ogóle nie przeszedł z tego, że nie byłoby... Zabrakłoby Pokemonów do tego. Z drugiej strony ja na przykład pamiętam, że ja robiłem monotype Water w którejś genie, a Water zazwyczaj da się zrobić przez samo to, ile jest Pokemonów. I jest to jeden z prostszych. Hitmonchan ma Elemental Puncha. Tak. Przez to jak działa to bicie na fizyczne specjalne w początkowych generacjach, to zawsze mam takie... Jest sporo Pokemonów, których nie chcę używać po prostu. Moim ulubionym przykładem jest ten Gyarados, którego... Nie wiem... Jak sobie myślę, że mam używać Gyaradosa tego special attackiem, to jest takie eeeu. Wieście Heishido. Na bogato. Eba. Gyarados Waterfallem od czwartej geny, oj tak tak. Eba. Powinniśmy powiedzieć mamie, że jesteśmy w domu. Jak matka nie słyszy, że jesteśmy w domu, to po cholerę. A właśnie, a propos, bo jeszcze jednej rzeczy zapomniałem. Buda Zarasza. To chyba będą już wszystkie. Ej, bariery sobie już z automatu wrzucę. Wiem, że nie jest to jakiś bardzo super chip, ale biorąc pod uwagę jakiego mam pierwszego bossa w tej grze, to wolę ją mieć. Czy ja dam radę? Zobaczmy. Muszę to jakoś okiełznać trochę. Chyba nie. Ciężko jest to wytajmować, powiem szczerze. Musiałbym pewnie najpierw meta się pozbyć. A, bo tak. Tabaki. Wygląda early game w Elect Monotype. Nie wygląda to chyba najlepsze określenie. Masz Pikacza, jak dostaniesz Eevee'ego, to możesz go wywołać w Jolteona. Ja z nazwokami mam ten problem, że za łatwo jest się wkopać w coś po kraju. Ok, coś mi krytło i ran idzie się jebać. Albo broń Boże, hehe, to co robi siódma gena. Tak, mogę być odrobinę hejterem ultranek rozmy, aż tak po mnie widać. Za szybko. Powiem tak, ja z Nazokai mam ten problem, że czuję, że za bardzo mnie ograniczają. Moja wycieczka była bardzo fajna, nie ma sprawy. A teraz idę się bawić. Okej, okay, Dex już idzie bez udziału w terminacjach.
Też jednocześnie zdaję sobie sprawę, że większość monotypów tak naprawdę nie jest jakaś specjalnie trudna, tak? Podkreślam większość, bo byłbym głupcem mówiąc, że wszystkie. Zwłaszcza, że monotypy na ogół nie ograniczają... Monotypy na ogół nie ograniczają tego, ile możemy grindować, tak? Więc... możemy sobie nawet jakiegoś takiego batę wybić do setnego, tak? Znaczy, no też wiadomo, że w monotypach zazwyczaj uznaje się, że można spokojnie używać HM slave'ów, tak? Tak, tak, żeby nie było, że jesteśmy jakoś pod tym względem ograniczeni. Wyobraźcie sobie monotype fire. No tak, misty absolutnie jestem w stanie zrozumieć, biorąc pod uwagę poczuloną słabość na... W drugiej genie, znaczy w pierwszej genie, dopóki nie masz... O Boże, eskapałem. W pierwszej genie, dopóki nie masz surfa, to... To jakieś pokemony bez poszczególnej słabości? W sensie... Rok. Bo tak to wiem, że są skamienieni, tak? I przy czym jedna skamienina będzie miała neutralne, a druga skamienina będzie po prostu pojedynczo podatna. Lordzie Helixie, czy to ty? Czekaj, gdzie to co było? Tu jest kostka, której na razie nie otworzymy. Tutaj jest miliard bachfragów, których nie dostaniemy. Ta szybka. Próbuję może? A, fuck. Ta szybko. Nie wiem, czy bariera by nie pomogła. Nie, na podgień to wiadomo, że jak masz już... Podwiemy jeszcze przede wszystkim dużo szerszy zakres do wyboru. Właśnie przez to, że... Zajebi się teraz. Przez to, że dochodzą ci inne generacje. Postać się proszę do przodu. Powiem szczerze, nie wiem. Mam jakieś takie przeświadczenie, że... W którejś grze to działa. I nie wiem skąd ono się wzięło. Że któreś... Że któraś gra miała tak, że można było unikać tego typu rzeczy. Czy to gdzieś nie było? Jest sprzedawczyk. A przy okazji najpierw fajce zgadnie, więc to lepiej. Każdy monotype. Monotype Dragon XDD. Coś tam, Dragon Deep Nut. Monotype Dragon w pierwszej genie to jest dosłownie Mono Dratini. Chyba, że... Nie, bez National Dexa nie da się chyba King wymieszać. Czy Fire Red Leaf Green pozwalają dostać Pokémon z National Dexa? O, udało się. Nice. I mean, od biedy zawsze są te Bellsprouty i Odisha. Monogost, drugi gen, nie idziemy na sześciu. Ogólnie to jest
w jakimś tam stopniu problem z monotypami we wczesnych genach, że jesteśmy bardzo mocno ograniczeni. Pierwszy lodowy Pokémon. Zastanawiam się. Nie, Jank nie była dostępna z żadnego trade'a chyba. Druga gena. Ja bardzo lubię drugą genę, ale jednocześnie zdaję sobie sprawę, jakie ona ma problemy. Przy czym wciąż chyba największym problemem, jaki mam z drugą geną, jest skalowanie poziomów tu i ówdzie. Copy damage to zabawne, czyli pan tutaj rzadko kiedy czuję potrzebę jego używania. A i ten spam. Trochę tak. Znaczy jasne, można pogrindować na lidze, czy na jakichś lusaringach w Mount Silver. Ale ten, ale tak to... Skokie trochę dłużej ma. Ja z Grass Monotype'em zawsze mam ten problem, że on jest na... Grass Monotype jest na zbyt dużo rzeczy... Słabo ofensywnie i to jest zawsze mój duży problem. Bo jedną rzeczą jest to, że on nie jest jakiś wybitny defensywnie, ale on ofensywnie... Główną rolą tego... Grass Type'u jest tak naprawdę radzenie sobie z Pokemonami Water Grass, mam wrażenie. Albo, nie wiem, Water Rock, których nie ma aż tak dużo. Zwłaszcza, że we wczesnych genach też był problem z movesetem. Bo w pierwszych dwóch genach... jakie są ruchy między Razor Leafem a Solar Beamem, jeżeli chodzi o siłę ataku? Tak się zastanawiam. Będziemy mieć setki... Już mam 66. Giga Drain od Eriki. Giga Drain w tamtej genie... Ups, ja to ubywałem. Interesujące. A, to nie trafiło z kolei. Well, fuck. Giga Drain w tamtej genie ma też ten problem, że on mało zadaje jednak. Bo to jest ile? 60 base powera? Giga Drain dość późno dostał buffy. Nie wiem, czy nie jakoś koło 6-7 geny. Flying Monotype brzmi trochę jak Random Bullshit Go, bo to jest coś, czego ja się zawsze tak śmieję, że wskażcie mi Pure Flying Type w Pokemonach i nagle się okazuje, że jest z tym duży problem. Pierwszy Pure Flying był w piątej genie i był legendarny. Drugi Pure Flying był w ósmej genie i był niepełną ewolucją? Goddammit. Znaczy no, to be fair, nie do Kingki, nie do Queen to takie typowo trujące Pokémony, mam wrażenie. W piątej był Tornados. Nie kojarzę, żeby coś innego było Pure Flying. Jak też można tych panelów wejść, chyba że na razie też dostać do łatwiejszego? Mógłbym chcieć, przy czym jednocześnie nie jestem pewien, czy mam na tyle dużo rzeczy do wrzucenia. Mogę na pewno dash attacka. Shockwave'a jednego. Tych typów nie... Znaczy nie będę wrzucał.
A kanonu chyba... W tej grze już chyba się nie dało 5. No mogę tylko 4 kopie w tej. Dobrze, kojarzyłem, że Bench dało się mieć tylko 4 kopie. Panel out 3. Panel outy mają swoje datowanie, ale raczej nie na tym etapie bym powiedział. Chyba spróbuję. Tym razem zrobić to ładnie. A, zrobiłem. Fajnie było. Pan mówi, masz szansę od jednostki. Trochę tak. Przy czym to jest też trochę tak, że nie wiem jak. Myślę sobie o Monotype Poison w pierwszej genie. To na też kiedy, że to nie są Pokémony, o których myślę, że one używają Poison Ataku. Jakby rozumiem, że to jest Poison jako typ, ale nie czuję, że gram Poison Type'em. Może o tak powiem. No, Earthquake praktycznie w każdej generacji był silny, teraz tak o tym myślę. Przede wszystkim jest to jeden z mniejszych ruchów, który ma więcej niż te standardowe 90 base powera. I który ma 100% accuracy. Nawet jeżeli płaci za to tymi 5 pepkami, oh no, anyway. To był błąd. Chodź tu. Nie mogę, tak? A, fuck. Nie zdążyłem. Chciałem to zrobić tak, żeby nie dać kanonama. Ale trochę mi nie wyszło. Za późno? Tak. O mój Boże, to będzie podkudne. No nie... Nie ma powodu, żeby to nie było oddzielne ręce, biorąc pod uwagę, że... Jest to w sumie 6 oddzielnych Pokémonów. Z oddzielnymi statami i tak dalej. Ale teraz jak o tym myślę, to na przykład robienie takiego Monotype Water daje dostęp do tylu różnych rzeczy. Praktycznie w każdej generacji teraz jak o tym myślę. Przecież nawet w pierwszej genie, jak chcesz zrobić Monotype Water, to dostajesz dostęp do bardzo dużej ilości takich powerhouse'ów. Czyli bez. Counter-hity na bani jakieś ciężkie się wydają, póki to. 4 póki dostajesz bez łapania. Squirtle. Magikarp. Eevee. Lapras. Eevee jako Vaporeon, żeby nie było. Ups, zapomniałem, że on tak szybko zrobił. A czasami najwyraźniej nie robią. Oh well. Ojo. A, w sumie tak, same inne jeszcze co water. Right. Okay. Też o tym zapominam. Zawsze myślę o nich kategoriach, że są rok bardziej. Czy ja będę żałował, że wydałem wcześniej kasę? Zobaczmy. A to po 10 panel gra na Stage Bamboo Sword. I tak bym nie było stać na Bamboo Sword, więc whatever. Subchip, Unlockera nie mają. Sneakern, oh my. Dzięki Bogu, że w tej grze Sneakern nie jest aż tak potrzebny. Z tych czy innych powodów. Tak, chcę wziąć udział. Prawda i fałsz. No dobrze. Bamboo Sword chyba on hitu... Chyba nie... Bam? Wait a minute. Aż tak na teraz. 3 misje. Tak. Proszę nie gaśni mi ekranie. Pytanie, czy to tylko u mnie, czy u was też? Mam nadzieję, że ten. Że tylko u mnie. Czerwone znaczy stop. Prawda to kółko, fałsz to krzyżyk.
Evasy DC3, doskonale. Tylko u ciebie, to przynajmniej o tyle dobrze. 140... Flashman nie ma 250 HP. A bossowie generalnie mają wielokrotności 50. Czy Flashman 1 nie miał 400? Zobaczymy. Być może jeszcze dzisiaj. Dawno grałem w Benchy w sumie tak normalnie. Więc ciężko mi posiedzieć. Zach po 10, I guess. A propos. 300 ma. No to rzeczywiście mógłbym maszatować. Co ja właśnie zrobiłem? Zaczekam, aż Bani tu przyjdzie. Lep. Ciekawe, czy to zadziała. Chcę zajknąć. Nice. Przeszło. Nie byłem pewien, czy to zadziała, ale jeżeli działa, to okej. Okay. Dobra, musimy znaleźć datę kółeczko. Kółko data tak zwane, bo my jesteśmy w trójce. Ej, to jest trójka. Co sensownie mogę zrobić? Nie jestem pewien, czy chcę próbować te counter hity w tej walce akurat. Więc jego się pozbędę. A sobie, czekajcie, mam pomysł. Tym będzie łatwo od counter hitować. I teraz dwie bombki. Lep. Za szybko. Ma zawsze to wymierzanie tak dokładnie, ile bombka będzie lecieć. Nie będę kłamał. Cześć, Eik, witam, witam. Dane kółeczko. Masz ładowarkę, nice. Jak mi powiesz, że masz bench white, to cię zabije. Tak tylko uprzedzam. Think before, to ja nic nie mówię. I prefer not to speak, if I speak. I'm in big trouble. Unlucky. Daj, w sumie szokuj, może całkiem sensownie zadziałać, tak teraz jak o tym myślę. Jak tylko się nie usunę! Jestem idiotą. Za szybko zszedłem. Ma 87, też się jak to i tak dużo. Wydaje mi się, że giga czy pierdastówę. Więc idzie całkiem sprawnie, bym powiedział. Aż tak. Chyba nie przejdzie tak dobrze. Lep. Nie potrafię tego wyczuć, przysięgam. Może tak zadziała. Chcę sprawdzić. Powinno. Yep. Bariera tutaj pomaga. 8 backfragów. To mi przypomina. Jeżeli już tak intencjonalnie to THP, to raz na jakiś czas będę zapisywał. Pamiętam, że jak z Wikim próbowaliśmy robić ten. Jak z Wikim próbowaliśmy robić Archipelago. To... zdarzyło mi się wyjebać i stracić całą masę progresu. Więc uznałem, że może lepiej uważać. Monotype normal w pierwszej genie? W pierwszej. Nie no, wiem, że jeżeli już to byłaby robiona ta,
byłaby robiona trzecia, w sensie Fire Red Leaf Green. Ale trafić trafiłem. Gdybym był bardzo zdesperowany. W sumie i tak muszę poddawać chipy, żeby liczyć na custom style. Teraz jak o tym myślę. Ale wracając, chciałem powiedzieć, że mógłbym to zrobić. Flying. Nice. Monotype Flying. Monotype Steel. Fire Redder. Jak rozumiem, bawimy się w monotype z jednym Pokemonem. Magnemite miały tak. Od drugiej geny. Bo Steelixa się nie da mieć przedtem. Monotype Dark w Fire Redach jest niewykonalny chyba? Jeżeli mnie pamięć nie myli? Bo tak jak sam najwcześniej mówił, jeżeli Pokémon ewoluuje w jakiegoś spoza Dexu, to nie można go dostać przed National Dexem. Suma od 1 do 10 to jest 54. O kurwa, jak to było? Bo to jest... Dobrze mówię. Czy to nie było tam? Dobra, był na to jakiś ładny wzór i już go nie pamiętam. Tak zwany pan matematyk. Jestem pewien, że samuraj. Będzie lepiej kojarzył, bo jest bardziej na świeżo. Nie no, był na taki świetny wzór. To było ciekawe. Śmiałbym się, jakbym został ze sobą lokowany. A tak. Razem plus 1 na 2. Dziesięć razy 11 na 2. No tak. W ogóle Benchy jest jedna fajna rzecz, którą wprowadzono, jak tutaj wcześniej było, że mamy zaznaczoną tak jakby główną ścieżkę, którą można iść. Tak jak tutaj jest na przykład ta żółta. I ona nas prowadzi mniej więcej między strefami. Jest to coś, co bardzo lubię, że tutaj dodano. Ja się z tym nie wydobię, by the way. Jeszcze. Dobra, sprawdzimy. To muszę najpierw metę ogarnąć. Yep. Też tak czułem. Ta jest już na bombkę. To co, bombuje mety na counter hity? Najgorsze jest to, że ja wiem, że się da. Casing point. Że w gracie mówię, w jakiej coś. To samo mi nie wystarcza, patrząc po tym, jak dobrze się bawiłem z BN1, gdzie mając przed oczami mapę, nie wiedziałem jak iść.
Więc ja ja jestem trochę bardziej specjalny i potrzebuję więcej pomocy. to nie ten znak. Gdzie jest krzyżek? Daj krzyżek. Tak. To nie był counter hit. Interesujące. To sobie gra na sztafie, bo sztafem gra bez tego dnia było 10 na 15 minut. Oje, flashbacki do mojego farmienia Octavianów BN2. Tutaj na pewno nie będzie takich przypadków. Teraz inny kłamca, które sobie wmawiam. Ale hapeki mogą mi się przydać. Znaczy, nie do końca wierzę, że... Nie zgadzam w końcu tego ich zapada. Bo tak pobiegłem, to już zacząłem moduchowo wracać z jakiegoś powodu. Zobacz na górę. Już czuję cholerne wypalenie. No, ja trochę dlatego miałem tak, że nie chciałem za bardzo ruszać postgame'u BN1, bo czułem, że ta gra mnie po prostu męczy. Czemu ja zszedłem? To było zbyt optymistyczne? Oh well. Dawaj tego X-a. I to jeszcze jedna bombka by się przydała, ale bombki nie dostanę niestety. Może kanon wejdzie. Zobaczmy. Jap. Będę też obedwę, ale... 8 backfragów, bo tego warte. Czy tymi przyśniadkami? Jeżeli przyśniaka musi jeszcze, to dajcie znać, proszę. U mnie działa. Najgorsze jest to, że ja na Steamrossach, ale też tak bardzo nie widzę, gdzie miałbym to zerknąć wejczego. Jakoś twojej transmisji jest dobra i tyle. Możesz przeglądarkę zmienię. Wiesz co, ja ostatnio też pamiętam, że na czymś miałem takie problemy, ale to chyba bardziej na YouTubach było. Że też jakieś stream ciebie. Zmienię mi działa. O tyle dobrze. Jeden walk lub mniej. Robisz jakiś... żeby dojść się do drzwi, dam wszystkie ciepłe cyfry, zdobędzie się cichu. A, to brzmi jak świetna zabawa. The Twist nie była to wcale zabawa, zwłaszcza, że pamiętam jak wyglądały jak wyglądały encountery w tamtej grze. Czy ja wierzę w swoje umiejętności? Chyba nie. Yep. Proszę nie interesować mojego milczenia w ten sposób. Mam blue, jestem... Okej. A, to późno. Shockwave nie jest aż tak szybki, żeby to przeszło. Muszę zapamiętać. Ale to... słuchaj. Jeżeli zdobędziesz Mistmeny tego czasu, to przy najbliższej okazji będziemy mogli się wymienić pewnie. A czy masz team style do tego? Pierwsza onda była prosta, dzięki Bogu. I wieczorki idziemy na stronę AI. Mamy! Gdzie żarełko? Mamy, daj jeść. I wonder what's for dinner?
Moim zdaniem powinniśmy Sona Hama wbić do jaj i podłączyć do jej kompa. Tak byłoby łatwiej. Ale już nie przesadzajmy. Dobra, ważne pytanie. W której strefie był komputer jaj? To jest mail. Da się rozpoznać w miarę łatwo po tym, po kolorkach. White tu nie ma. A right, bo on jest blue specific, zapomina o tym. Kompletnie o tym zapominam. Pojebie mnie. Mono Ice Type. A mi ktoś ignoli. Ja ostatnio jak przechodziłem Pokémony, starałem się robić tak, że używam tylko Pokémonów, które były z danej generacji. Jak przechodziłem te, które przechodziłem po raz pierwszy, żeby nie było. I w wypadku takiej szóstej geny to było katastrofalne. Bo nie czułem, żebym miał jakiś sensowny wybór. Nie wiem, wybór Pokémonów przez tej gry dla mnie był tak mały. Hello. 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 Skończyłeś nad tym, że używałem Mega Charizarda jako głównego Pokémona z szóstej geny? I nawet nie pamiętam. W szóstej genie jest Primarina? Nie, Primarina była siódme. Co było w szóstej genie z starterami? Na pewno jest Dalfox. Primarina to siódma. Właśnie już nawet nie pamiętam starterów w szóstej genie. Klasa domowa? A co to? Włamujemy się do szkoły? Kiedy ostatnia poszło źle? Wejdź Pokémon, poczekaj. Ej, czemu szkalujesz piątą genę? A, to jak tego Greninja miałem. Okej. Okay. Cześć, mamy, idę do szkoły. Spółki postać z własnym sprite'em. Hello. Ja pamiętam, że kiedyś też jakoś nie mogłem się przemóc do piątej geny i tak naprawdę chyba dopiero rok czy dwa lata temu ją przeszedłem. Zresztą tak samo miałem szóstą i siódmą, ale to inna sprawa. A ósma stoi sobie u mnie grzecznie na półce. Czyli mówicie, że musimy się podłączyć i ten? I się włamać? No dobrze. Zamek jest podłączony do internetu. Ciekawe, gdzie w internecie. Nowa miała TSS-a. No, jedno z ciekawszych fabuł na pewno. Tak jak na Pokémony jest sporym osiągnięciem. Bo powiedziałbym, że zazwyczaj w Pokémonach jakoś specjalnie fabuł się nie stoi. No i sobie tego na wulkany, żeby nie być overleveled. I mean... Metoda jest prosta. Po prostu jesteś overleveled. Aczkolwiek zgadzam się, że ewolucje na 60 poziomie były
lekką przesadą. I cieszę się, że raczej tego zaniechali już potem. Jacyś chyba sam miały underlevel te Hedaigone, jeżeli dobrze pamiętam. Anime? Pokémony miały anime? Nie no, śmieję się, żeby nie było. Ale powiem szczerze, nie kojarzę nawet drugiej geny z anime Pokémonów. Spoko, tak, spoko. Nie Pokémon wyższy poziom mają taki sam stat, więc po prostu masz większy level cap. Co to kurwa jest? Chyba sobie tak. Ej! Dobra. Bombka teraz poleci. Czy ja zdążę w ten sposób zabić? Tak, jest. Czy ja już mam pana setkę backflagów? Yep. Teoretycznie mógłbym teraz mieć gigachip. Podkreślenie słowa teoretycznie. Nie będę długo na się przysięgam. Ja trochę hejtę Volcarona jako człowiek grający w Pokémon GO. Bo w Pokémon GO Volcarona jest jakiś 0,1% jajek. Więc jeżeli chce się mieć dużo tuksów do levelowania, to jest absolutnie katastrofalnie. No wiadomo, że ten... że Pokémon GO nie powinny jakoś bardzo wpływać na odbiór. A więc nam sporo osób twierdzą, że Pokémony zaczynają się tak naprawdę gdzieś od... że tak to ujmę, postgame'u? Że wszystko, co jest przed postgame'em, tak naprawdę nie jest istotne. Więc wtedy to, że mamy taką właśnie Volcaronę czy Hedaigona, to żadne zmartwienie, że tak to ujmę. Ostatnio widziałem Postfight Pre Gaming, miał chyba jakiś filmik, w którym był akurat Thunder Armor z Swellą. Daj klucz. Po pierwsze, dlaczego nawigatorzy muszą spać? Po drugie, dlaczego nie mogliśmy się wylogować, jak tylko otworzyliśmy bramę? Drzwi do szkoły są otwarte. Może po prostu zapomnieli zamknąć. Ale ja nie będę narzekał. Idziemy bez elektryczność. Oj, tak. Zyskaliśmy Onixa wodą, więc jest podatny na elektryczność. Za każdym jebanym razem. Dobrze, idę pierwszy, bo ty się tykasz. Niech ci będzie, Dex. Masz już swoje rzeczy? Pamiętajcie, mając do wyboru albo A, włamać się bezprawnie do szkoły i liczyć się potem z konsekwencjami, albo B, powiedzieć, że zapomniałem pracy domowej, zawsze wybieracie A. Oj, tak. Matpo to też dla mnie był zawsze bardzo ciekawy ruch. Akurat biorąc pod uwagę, jakie Pokémony zawsze go używały.
Dex, byłeś dosłownie wszędzie. Znaczy, Cubone z Lightning Rodem akurat ma sens w podwójnych walkach, bo przyciąga do siebie ataki elektryczne, które mogłyby polecieć w Pokémona obok. Trzeba też brać pod uwagę, że te walki 2 na 2 istnieją. Zresztą z tego co kojarzę, po turnieju w tych typu Mistrzostwa Świata i tak dalej, rozgrywane były właśnie w formacie 2 na 2. Przysięgam, nic się nie dzieje. Absolutnie nic. To duch. Co jest gorsze? Duchy czy nauczyciel, który nas beszta zachowywanie się do szkoły? Okej, czyli idźmy się przyznać, że wamy idźmy się do szkoły. Dobry pomysł, Len. Let's do this. To niebezpieczne. Gdybyśmy się kiedykolwiek tym przejmowali. Jakby nie kojarzę, bo on dosłownie kiedykolwiek się przejmował czymś takim jak o nie, to niebezpieczne. Bandaki! Darmowe chapaki! Zienny Pokémon lewitujący na wodzie, absorbując elektryczność. Taka o co chodzi? Nie pamiętam, czy ten boomer już potrafił kraść panele, czy nie. Nie jestem pewien, czy chcę to sprawdzać. Wiadomo, kto chce celować Kyogre na oceanie. Ja tylko chciałbym przypomnieć, jak działa Primal Groudon, który fizycznie nie ma jak przegrać z Kyogrem. Jeżeli dobrze pamiętam, to jego abilitka neguje wodne ataki. Tutaj pewnie bomba lepiej by zadziałała, muszę zapamiętać. Rock Cube. Nie jest to coś, czego będę jakoś bardzo intensywnie używał. No to Ice Beam. Dostaję też Fire Typing. Bardzo niebezpieczne, więc teraz wszyscy wchodzimy na nas. O nie, to czwórka dzieci, co ja biedne poczne? Teraz Kyogre Rayquaza, nawet nie. Zresztą Mega Rayquaza też jest świetnym memem. Mega Rayquaza to jeden z nielicznych Pokémonów, który został kompletnie zbanowany z ten sam nagania. Ui. Gdybym miał złotówkę dla każdego złego nawigatora, który jest pierwszym ze złych nawigatorów, który robi Wii. Czoga, czoga, czoga. No dobrze, to dzieci sobie idą, a my zajmiemy się poważnymi rzeczami dla dorosłych. A gdyby tak wezwać dorosłego? Czy to jest odrobinę za duże wymaganie?
Nie, dobra. Mam wrażenie, że powinienem pytać się, gdzie są dorośli w każdym momencie tej gry. Roll R. Nie pogardzę, nawet jeżeli zrobi mi się jeszcze większa zupka niż do tej pory. Żeby nie było, zdaję sobie sprawę, jak bardzo rozpierdziałem sobie kody, ale... Mam wrażenie, że będzie to lepsze mimo wszystko. Wrzucę sobie jednego White'a. Szkoda, że nie Aloxorda Elki, ale... Chyba to przeboleje na razie. Czy ogniste Pokémony mogły być zamrożone? Okej, jest pas, o którym na pewno będziemy musieli pamiętać. Cześć. Dex, żyjesz? Gdybyśmy tylko mieli coś, co może zablokować światło. Coś, co dopiero co znaleźliśmy. Point to negative freeze. Tego nie jestem pewny, gdy powiem szczerze. Daj mi ten parasol. Kargo zrywa Solar Beam, nadal się składa. Chyba, że akurat... Nie pamiętam, jak to było. Czy to zależało, który Pokémon wyjdzie pierwszy, czy ten? Czy nie? W sensie, czy będzie deszcz, słońce? Czy one się w ogóle mogły zastępować nawzajem, czy nie? Nie będę komu w szóstej geniusz, aż tak się nie orientuję mechanicznie. Jest ciemno jak w dupie. Chciałbym mu zapalić to światło po prostu. Zwłaszcza, że wydaje mi się, że ten... Że tej BMD-ki są schowane. Ten sobie miał mniejszy speed. God bless. Czemu on tak wolno to robił? Domyślam się, że odpowiedzią jest też, że bo walka się zaczęła. A z tym niestety nic nie zrobię. Gitarzyk tym lata za Whispeed, żeby mieć pewne, że ustawić Sunstorm. Ma to sens. Ja, słuchajcie, to na pewno mi się uda. Patrzcie. Spoiler, nie udało się. Shit. Gdzie znajdę te BMD-ki? Przysięgam. Dino Wave? Pewnie tak, ale Dino Wave jeszcze nie mam. Shockwave kolejny przyda się. Spada średnio z kodami, ale w pewnym momencie trzeba uznać, że będę miał sieczkę kodową. Drzwi są zamknięte, muszę blokować drzwi, aby przejść. Potrzebne są dane klucze, są gdzieś aleje za ciemno. Lunch, możesz proszę zapalić światło? Finesse 1. No dobrze, czyli musimy zapalić światło w innym pomieszczeniu. Tu nie wejdziemy. Bo to nie było dodatkowych pokojów, chyba, right? Nie. To nie będzie to światło raczej. Yep. Tędy nie wyjdziemy, tu nic nie ma. Hmm.
Okej. Czyli najwyraźniej trzeba było w 5B. Z jakiegoś przeklętego powodu. 637. Wada wciąż mryga tylko, a nie rzeczywiście funkcjonuje, ale... I data A... Czy ja tam mam przejście, czy... Myślę, co, wrócę się, żeby... pozgarniać potencjalnie rzeczy. Regaf 1. I teraz możemy już wejść dalej. O, też to 8 backtagów, jeżeli jestem kompetentną osobą. Liczba była na fizyki NS1. Ma to sens. Nice. Myślałem, że do mnie szybko użyłem, ale this is fine. Najgorsze jest to, że w takiej farmienie backtagów z jednej strony daje mi dużo backtagów, z drugiej strony nie daje mi chipów praktycznie. Tu potrzebne jakieś data C, czyli musimy tu wejść. Tutaj jest program, który ma wyrzucić. Na szczęście my się nie damy wyrzucić. Ale fast gauge by się przydał. Ja nie chcę dostać get style'a, okej? Nie będę kłamał. I data B, czyli możemy iść tam w lewo teraz. Nie wiem, czy nie zacząć dodawać chipów powoli, żeby nie wpaść przypadkiem właśnie na jakiś gaz czy coś. Tutaj chyba nawet nie chce się bawić za bardzo w ten. W dostawanie backtagów. Może zmienić numer, ale nie byłoby to miłe. Tak o co chodzi. W czym problem? Au, wiedziałem. To się musiało tak skończyć. My sobie cenę usunąć później, a to jest bardzo dobry plan. Nie wiem, czemu jeszcze na to nie wpadli. Rekowe 10 gwiazdka, z automatu go sobie wrzucę. Bo jest lepsze niż te w jakichś kodach, które mamy. Zwłaszcza, że mam chyba rekowery A. A z A kodu nam już nic nie zostało. Będę się też któregoś tygana. I to chyba tyle na razie. I tu jest... i data C. Spóźniając się na lekcję, ja jego kryję, wkłada się do kasetnej drzwi, a siedzi w pierwszej ławce. Nikt nie zauważy, daj spokój. Nie potrzebuję leczenia. Szybko. Spróbuję tego na dole ściągnąć, zobaczę, czy mi się uda. Nice. Czy to działa, czy nie działa, bo nigdy nie pamiętam. Czyli można zatrzymującymi czas chipami wbijać kantachity. To jest całkiem wygodne. Nie będę kłamał. Dziwne trochę, ale jednocześnie nie będę absolutnie narzekał na rzeczy, które są dla gracza przyjazne. Cześć, czemu tu jest ciemno? Trzy hasła musisz je znaleźć, żeby je otworzyć. Jest tu za ciemno, żeby ich szukać.
coś, co wygląda jak statua. Tu jest wciąż zamknięte, więc to nie będzie tu. Nie wiem, czy to nie jest coś... ten związanego, spróbuję to zapalić. Jap. Dobrze, mi się wyzdawało. Tu bębdeków nie ma. Nie, to co tu? Dużo hajsów, przyda się, bo memorki trochę kosztują. Oho, albola się zaczynają. Menogusta. Na szczęście one są dość wolne, więc... Więc kończ, tak jak widać. Pig. Double hit. Zawsze mi bawię, jak tego typu chipy mogą double hitować. Skoczę najpierw tu może... Nie, najpierw prawo. Wydaje mi się, że ten jakoś będzie lepiej podejść. A tutaj, tutaj, tutaj. A tak. Ej. Powinien zdążyć. Miałem mieć taki dobry patent na unikanie, ale boli, to się ewidentnie teraz zawodzi. A tu w prawo? Nie jestem pewien, czy dobrze idę, powiem szczerze. Nice. Tu więcej shockwave'ów. Hasło A. Jeszcze dwa haseła. Memorka, czyli chyba jednak trzeba było tanić lewo. Nawal. Co się odwlecze, to nie uciecze. Dammit. Myślałem, że dam radę. A to było za szybkie. Kolej. Jak patrzę na swój battling level, to czasami się zastanawiam, czy nie lepiej mi po prostu olać na razie backtagi, ale jednocześnie zdaję sobie sprawę, że im dalej w las, tym ciężej je będzie zdobywać generalnie, więc wydaje mi się, że lepiej jest się teraz na nich skupić. Za dziewiątki tak nie mów, tak. Też baki w Ben, jeden się intensyfikują teraz. Jak tak mówisz? Spreader, spreaderek zawsze się przydaje. To jest ejection. Na pewno się uda, moje wam. Miało być trzy hasła. Gdzie jest trzecie? Tutaj? Tak, tutaj. Nice. Zdążę czy nie zdążę? Nice. Czy miałem bombę?
E, ale mam kanona. Ja myślałem, że używam go za wcześnie, okazało się, że użyłem go za późno, żeby nie obedrać, w sensie. Bo zdarzały mi się kandyki te, gdzie nie obywałem i myślałem, że tutaj też mi się uda. A, trzy hasła, zapiszemy sobie. I chodźmy do kolegi Flashmana tego. Albo i nie, chodźmy do kolegi Flashmana tego, bo najpierw Enchanted. To było za szybkie z kolei. Flaszka, man. Flachę to trzeba obalić, jak pomyślę o tym pierdolu, który mnie czeka. Czy to znowu sytuacja, w której Encounter był na tej samej kratce, co... Trigger jakieś rzeczy? Musisz mi usunąć, jada, jada. Oh no. Lep. Na szczęście jak stoi gdzieś tam daleko z tyłu, to jest całkiem niegroźne. A propos. Teraz jeszcze możemy sobie z nimi radzić, na szczęście. Na wyższych wersjach Flashmana jest problem tego typu, że... też wymagają za dużo HP, żeby je tak niszczyć, jak ja to właśnie robiłem. I dlatego zdecydowanie wolę używać bariery na tą walkę, jak to możliwe. Na szczęście pierwsza wersja Flashmana ma relatywnie niskie HP, więc... Czekam się karka, miłego oglądania jelenia anime. Nie da się usnąć, nawet jeżeli pokonają cię w walce. Shining Skype Crash! Nie! Ale jebło po oczach. Mega Man, czy wszystko ok? Czy wygląda, jakby wszystko było ok? Spoiler, nie jest ok. Upsy. Nie, no Sejk nie miał crasha, na szczęście. Idźmy zobaczyć, czy ze wszystkimi ok. Na szczęście ze wszystkimi ok. O, nie wiedziałem, że mnie zahipnotyzowano. O. Widziałem wystarczająco dużo materiału, żeby wejść dokąd takie rzeczy mogły zmierzać. Na szczęście to dzieci, które mają po jakieś 10-11 lat. I nie musimy się przejmować takimi rzeczami. Dostaliśmy maila. Chcesz zawalczyć? Jasne. Skoro nalegasz, kim jestem, żeby ci odmówić? Ale bym dostał pierdol od Gatsa. Byłby to jeden z eventów wszechczasów. Tutaj mogę w miarę bezpiecznie stać, bym powiedział. Żartowałem. Już nie mogę, ale tu mogę. Ups. Mogłem pełnić błąd. Ale to jest fajne. Ja z góry, jak nie zacznie strzelać pionkami, to jestem bezpieczny. To jest tak zwane ani ja jemu nic nie zabiję, ani on mi. Oh well. Przynajmniej jeszcze tylko jeden rząd, a nie ten, a nie całe pole.
Ach, tak, ja na Honen na następnych zawodach się pokonam. Jeszcze czego? Vegan? Vegan. Shockwave zamiast Sidemana? A, mam już, okej. Okay. Dzień był długi, dzień był ciężki, wracajmy do domu. Cześć, mamy, wróciłem, fajnie się bawiło z Lexem. I w ogóle. Bossów da się kontrować, tak. I daje to szansę na bodaj 10 backtagów. Jeżeli mnie pani się myli. Kolega przyniósł Theta Code. Do Wailego. My plan for world domination will not failed this time. Najmniej edgy człowiek na świecie. Rany szarpane dla panny na oku i chce zniszczyć miłość. O nie. Excuse me. Mi scusi. Mi scusi. Taki fajny domku, u którego jest Buda. Nie kojarzę, żebym miał takiego braciszka. A Mega Man to się przerywa. O, teraz działa, przynajmniej na chwilę. O, nie możemy przeszkadzać tacie, ale to mój tata, więc możemy mu przeszkadzać. Co tam? Mój brat nie szuka doskonale. To ten brat nie żył, ale jednak żyje? Ja nic nie wiem. Ważne pytanie. Tak! Nigdy się jeszcze nie otworzył. Miałem cichą nadzieję, że Higby już się otworzył. Zastanawiam się, na ile będę chciał używać Higby'ego. Cześć, to ja. Podobno mnie szukasz. Czyli ja. No dobra, jak nie ja, to mam pewne podejrzenia. Kto może być na tyle pewny się... gdzie jesteś? Czy tak siedzi w szkole? Ze wszystkich możliwych miejsc? Czad tu nie mieszka? Nie udowodnisz mi, że jest inaczej. Nie ta klasa. Spokojnie. Dex! Czemu zmyślasz jakieś historie niestworzone? Jak to tak można oszukiwać swojego własnego młodszego braciszka? Ja nie wiem. Kompletnie niepodobne, poza tym sterczącym czubkiem na włosach. Znaczy, co nie kojarzy, bo mówione gdzie Chad mieszka, ale... Wejcie i patrzcie się go w ogóle nie widzi. Gatman zawsze wygrywa z Mega Manem. Okej.
Okej. No dobrze, mam wrażenie, jakbym kiedyś już... O kurwa. O Boże, o kurwa. Żarty, że tam jak patrzę na to, ile ma HP, to to może nie być kwestia przegrania dla Becky. Nie, no chyba nie będzie aż tak źle. Ups. Au. Ale spokojnie. Tak. O-o. Jotun mamy lekki problem. A nie, nieważne, tutaj panel się zaraz obokuje. Okej, to był błąd. To był duży błąd. Tu powinien być bezpieczny. Podkreślam, powinienem być. A-a. Snack. Jeszcze nie mam. Aż to. A-a. No dobrze, porozmawiajmy o tym, przyjacielu. Mój fader jest bardzo źle wyglądający na tę walkę w chwili obecnej, mam wrażenie. O. No dobrze, postoję sobie. Poczekam. Nie śpieszy mi się. Ups. To było zbyt optymistyczne, I guess? O-o. O-o. Chyba tego nie wygram. Tak wam powiem. Chyba, że on da mi szansę. Nope. Na, wydaje się. Z tego to kojarzę. Jak się wygra, to scenka jest nieco inna, ale nie jestem w tej chwili pewien. Jeden loket zawsze w cenie? Więc jakoś jaka krzyczy, że go nienawidzi. Powiem szczerze, mam wrażenie, że tą scenkę kojarzy dużo bardziej. O, cóż to. Przesyłka, czy navigator między Square'a a Cybermetrem. Przyjmę. Tak możemy przyjmować więcej nas. Proszę by recover 30 gwiazdka. Nie, nie mogę. Oh well. Byłem naiwny. Dajcie mi być naiwnym. Twój gwiazd ten F2. Za alfa się dostawało F2? Co nie mogło się dostać, jeżeli za jedynkę się dostawało jedynkę? O mój Boże. To jest świetna minigierka. Jeżeli ma się state'y. Właśnie zastanawiam się, czy ten, czy... tutaj da się jakoś to bardzo skamować, ale chyba nie. Względnie, czy to jest jakoś odskryptowane. To nie jest odskryptowane, prawda?
Wydaje mi się, że to nie jest zaskryptowane. Da się sprawdzić. Spróbujmy z lewej najpierw. Śmiałbym się, jakby mi zabrał kasę za to. Spróbujmy teraz z prawej. Ha! Rozumiem. To jest bardzo prosta lekcja życia. Nie uprawiajcie hazardu do dzieci. Bo zawsze wygrywa kasyno. O, pęgu. Doskonale. O, jademy. Unlucky odrobinę, bo one są nieważliwe na lodzie. Ja akurat bardzo niefortunnie timing się złożył. Pengis. Tu. O Boże. A to po niefortunnych timingów. Czyli pan niestety nie będzie, ale wynagradzę sobie przynajmniej odrobinę to, że wydałem na hazard. Dobra, jedźmy do daty. No i mogę się podłączyć od razu. I zobaczyć, co jest zablokowane za unlockerkiem. To było warto? Bambu. Nie będę narzekał. To na pewno. Tysiąc hejsido, zwrócił mi się tysiąc z unlockera. Spada tylko tysiąc, ale... mety dwa. Szybko całkiem. Na szczęście fiszy są całkiem wolne na początku, więc jakoś to przeżyję. Wesoldowanie w bench nie potrzebuje prizma, tak naprawdę. Bench ma dużo zabawniejszą kombinację i bez tego. Halo, gdzie mój tata? Okej, okay, dostaliśmy sapeta. Standardowe, tylko powiedz, że coś nie działa i nagle zacznie działać. Nowy skrót z mojej strony głównej na pracę ACDC, doskonale. Tak, wszystko zostało kompletnie przebudowane i już nic nie jest takie było. No siema, kopa lat. Druga eliminacja się zaczyna. Cieszę się, że akurat mamy subpeta, z którego będziemy musieli korzystać. Seaside Pass. To jest bodaj internetowa przepustka na meta. Okej, dobrze by było skorzystać. No i to... A, nie możemy tu wejść. Wydawało się, że stąd możemy, ale nie tą razą. Chciałbym w pierwszej kolejności zrobić te questa, jeżeli to możliwe. A dopiero potem iść na właściwie eliminację. I teraz pytanie za co punktów w sumie. Gdzie był flashman V2?
Wiem, że pożałuję tego pytania, ale ten. Ale gdzie był Flashman V2? To jest jedno z pytań, na zasadzie nie powinienem o to pytać, ale chuj. Trójka albo trójce. Bo Benchy chyba miał ten śmieszny mech, że V2 nie były koniecznie tam, gdzie V2. I to może być mylące. Czy mogę być dwójce? Doskonale. Przy czym nie będę komu, nie jestem pewien, czy będzie mi jakoś bardzo zależało na szkanie tej chwili. Bo jakby mam bambu solda, ale nie jestem pewien, czy on mi wystarczy, żeby sensownie się z nim bić. Po 20 jest albo portalu. Okej. To idziemy do tej. Idziemy do trójeczki w takim razie. I tak muszę iść do trójki po requesta, więc. Tym bardziej. Trochę sideł, zawsze to coś. Ej! Dzięki Bogu, że Dasza tak pozwala ignorować strzały. Kanonka. To dwa jest coś albo portal, w sensie odnoga obok. Chyba kojarzę nawet gdzie. Jak się tu na dół schodziło. Najgorsze jest to, że ja nie jestem pewien, czy ja mogę sobie poradzić bez ulepszonego Bustera sensownie z Flashmanem. Czy ja miałem pary w sumie w folderze? Ona momenta. Nie, nie mam drugiej. Ogólnie jakoś mam wrażenie, że mało chipów mam. Bo zachciało się ten. Zachciało się farmić. Bakteragi. Wiecie co? Potrzebuję tego. Tak, do góry. Wezmę sobie to i to na razie. A, zdążyłem. Chciałbym go zaatakować tym soldem. Nice. Ten bambu się może przydać. Proszę nim trafić. Nice. Solidne obrażenia. I teraz... Próbuję Gatmana żyć pod koniec tury. O-o. A, tak już trochę bałem. To powinno żarówę zniszczyć. Wydaje mi się, że on stanie teraz w jakimś takim miejscu, że powinienem być w stanie go dobić się tym. Au. A. Że powinienem być w stanie go dobić też takiem. Chyba nieźle. A, czyli Flashmana bardzo mi się przyda. Jest to jeden z silniejszych chipów tej grze, generalnie bym powiedział. Pozbędę się jednej bombki. Wiem, że złupka się trochę robi, zdaję sobie z tego sprawę, ale... Trzeba z tym handlować, niestety. Teraz handlowy jumpscare. Właśnie nie pamiętam, czy on był w dwójce, czy w trójce. I nie będę kłamał, że jak go trafię, to pewnie będę psioczył bardzo solidnie.
Bo nie czuję, żebym był gotowy na walkę z nim, o tak powiem. Więc mogę się bardzo mocno udupić się spotkałem. 6% dwójce. Joy. O, to jest właśnie kolega, który mówi o bakterach. Za to, że skoncowaliśmy rzeczników. To jest ACDC 1, więc nie mam przejścia bezpośrednio między 1 a 3. Znaczy 2 a 3. Zapomnę narzędzi. Musimy mu dostarczyć. I gdzie mogę go znaleźć? Pracuję w tablicy w szkole. No dobrze. Rekowera 30 chyba nie mieliśmy nigdzie, albo był do kupienia u któregoś z NPC-ów. Jeżeli pasuje w tablicy, to raczej w tej naszej. I mean... Po to są te programy na Maizerze, żeby zwiększać szanse na spotkanie konkretnych typów przeciwników. Bateria większa elektryczna, hafasz ma jest elektryczny, więc ma to sens. Cześć, mam twoje narzędzia. O, to nie jest tak, że chciałem dostać te narzędzia, albo że chcę za nie podziękować, czy coś. Baka.exe. Nie, na bossów też działa, tylko wiadomo, że boss musi mieć jakąś słabość, znaczy jakiś żywioł swój własny, tak? Czyli dajmy na to, jeżeli boss nie będzie miał żywiołu, a taki boss jednak padł jest, to nie mamy za bardzo jak. Jak z tego korzystać? Przy czym często jest też tak, że jeżeli mamy jakiegoś bossa o danym żywiole, to tego samego żywiołu są też wirusy wokół. I przez to to niekoniecznie jakoś bardzo ułatwia na sprawę. Da szybko. To już nie będę próbował nawet. Kanon A. Teoretycznie za wyższą rangę pewnie mógłbym mieć kanon C. Aczkolwiek Zeta kanon też nie jest jakiś super, z tego co pamiętam. Tak, wiem, że jest to haha super program i w ogóle, ale ten, ale... Moim skromnym zdaniem Zeta Kanon nie jest jakimś bardzo dobrym programem. Ma swoje zastosowanie, zwłaszcza na ostatniego bossa, ale tak poza tym, ech. A, zdążyłem tak to jeszcze zrobić. Bardzo długi timing jest to na to w takim razie. Jeżeli mogę zrobić krok długo na dół. Wolałbym, powiem szczerze, mieć przynajmniej coś sensownego w folderze, zanim będę mógł podejść do tego, do fałtujki. Znaczy jasne, jeżeli ją przypadkiem spotkam, to nie powiem, że natychmiast czytuję, tak? Ale nie powiem, żebym czuł się komfortowo obecnie z myślą, że miałbym trafić na flaszkę na fałszy. Czy tam betę. Głównie dlatego, że nie mam za bardzo bustera, który pozwoliłby mi niszczyć żaróweczki. Możesz podać od niego uciec. Nie kojarzę, żeby się... Znaczy, dać się da, ale nie kojarzę, żeby to było... sensownie wykonalne. Bo sobie na ogół mówią, że nie możesz uciec. O, to ciekawe zasad. Tutaj bombka będzie się przydała, z tego co pamiętam. Ale bombki nie mam. Może szokwek? Da szybko. Ciekawe. Wydawało się, że byłem wystarczająco bity w timing. O, well. Dobra. Wiecie co? Pomij dupę, jeszcze jeden encounter i idę tutaj, do trójki. Przecież nie spotkam flashmana, bety teraz, come on.
Jakie byłyby szanse? Hoolala. To mi się wcale nie wyszło. Zdecydowanie nie jest to dzień na counterhitowanie. Ale dobra, Flash Manage bety nie ma, więc idziemy ten. Idziemy odebrać swoje nagrody. No tędy się szło. To i na południe. Zastanawiam się, czy dla bezpieczeństwa nie wrzucić sobie zaptingów, ale jednocześnie miałbym wrażenie, że będę za mało zdawał wtedy. I trochę mnie ta perspektywa niepokoi. Joje, uuu. To całkiem silne chipy. I nie widzę powodu, żeby jeszcze bardziej nie odpierdolić tej zupki holderowej, znaczy to? Tego drugiego nie zrobił, bo to był recover 30, to możemy iść na meta. To jest strona Dexa, więc teoretycznie od Dexa będziemy mieli teraz łatwe przejście do tego. Do meta. A, counter hit. A, tak. Oberwałem, ale... Backfragi są moje! 221. Jeszcze 79 i jestem gotowy na... Nie no, nawet nie mogę powiedzieć, że jestem gotowy na endgame, bo potrzebuję 100 na gigachip i 300 na endgame. I nie wiem, czy więcej nie potrzebuję jeszcze na sklepik backfragowy. Nie mogę znaleźć nawigatora, którego szukam. Musimy znaleźć tutaj placyk. Najpierw skocz na górę może, żeby nie przejść między syfami. Póki to nie jest konieczne. O, sorry, mów mi jeszcze. A, goddammit. To było lekko unlucky. Wow. A, wkopałem się. Czułem się Vermillion. Bio. Zdążyłbym. A, się. Dep. Jaki one mają timing na to? Mam wrażenie, że dość mocno precyzyjny. Tak na pierwszy rzut oka. Legap 2. Chciałbym dostać jakiegoś longsworda elka. O Boże, szczury. Tylko nie szczury. A, szczurasa się pozbyłem. Wejdzie counter hit, przysięgam. Essa! O Boże, ja dostałem tego szczura. Najgorzej. Znaczy najlepiej w sumie, ale cicho. Cover 50. A, czy mam 50, ale nie mam 30, no dobrze. Podejrzewam, że oni na placu będą chcieli, żebym robił jakieś te... Jakieś... zwiedzanie Sailabu, więc na razie z tym się wstrzymam. Rock Cube Cannons Winstead. Z
wstawce to 160 uderzeń. I przede wszystkim większy zasięg, więc absolutnie nie będę narzekał. Czy zjebałem na to całą kasę? Prawie. Czy było warto? Jak najbardziej. Misja numer 1. 3 rundy survivalu. Na świętego spokoju. Sejwik. O, 3 mety 2. Interesujące. Tutaj sobie możemy pobiegać po prostu. Nic nam nie grozi. Nice. Zastanawiam się, czy jest jeszcze z timingiem, ale się udało. Bardzo dobrze, bardzo się cieszę. Praktycznie triple to był w sumie. Med boomer. Bardzo podchodna kombinacja. Teraz jak o tym myślę. O mój Boże, on mi zniszczył jajo. Tego nie przewidziałem. Nie będę koło, nie pomyślałem, że to jest coś, co może się stać. Ma to sens, ale nie pomyślałem o tym. Chyba to było łatwe. Znać nawigatora, który ukrył się w strefie Scilab. No dobrze. Jak już mówiłem, spodziewałem się, że będziemy musieli zwiedzać, więc miało to sens, żeby pójść najpierw na pasek. O nie, tam jest GMDK. Ja muszę iść po GMDK. Ciekawe, jaki styl dostaniesz. Ja spodziewam się, jaki styl dostanę i trochę mnie to niepokoi. O mój Boże, naprawdę? A pana nie dostałem przecież God Style za to, ile Bastera używam, prawda? Prawda? Nie najwyżej szczerów, by the way. Teraz jak zostało wspomniane o stylu, to chyba zacznę robić rzeczy, żeby dostać normalny styl. A nie Guts. Mogę być lekkim hejterem Guts stylu, aż tak po mnie widać. Takowe 50. Dostałem custom. Mam wrażenie, że tam też zauważalnie dużo tych. Że tam też zauważalnie dużo dodawałem chipu. Ooo, jedu! Nie śmieję się. Chyba za późno. Jap. No nic. Zawsze tu dasz atak. Grabback. Grabback bardzo rzadko się przydaje w PV. Bo rzadko co nam kradnie panele.
O, przegrałem ze złym nawigatorem. Oh no. Anyway. Fishy Quaker fishy. Fishy, fishy, fish. Oh my dishy. Dobra jest tego typu, że Quakery jak spadają, to nas stunują na chwilę. Więc teoretycznie powinienem chcieć się go pozbyć możliwie szybko. Mam nadzieję, że pójdzie Quakera, a nie Fishiego. Nice. Bo Fishek się jeszcze jako taką unika. Najłatwiej tak po prostu. A myślałem, że zmieszę. Co tu jest? Tylko bramka wyłowu. Zastanawiałem się, czy się wydobę. Na szczęście było łatwo. Ugratio jest fajnym pogadbansem w bench. Podejrzewam, że będę z niego korzystał przynajmniej w pewnym momencie Y3 i Y. Jeszcze Long 3 Y i mam pewnego pogadbansa. Teraz jak o tym myślę. A. Czy to bardzo ukryty kolega? Nie mogę być pewny, ale to może być skrywający się zły nawigator. Tak zwany pięta nawigator. A, myślałem, że oba sięgnę. Ten drugi dość wolno się odpalił. Step co jest bardzo fajnym chipem. Bardzo, to był jestem celny. Hello. Król wirusów. Ręczę, psujesz zabawę. To jest prawdziwy król wirusów. Walczyłeś z dwójką? Tak, walczyłem z dwójką. Z trójką boję się w tej chwili walczyć, powiem szczerze. Najchętniej poszedłbym do trójki, jak ich się otworzy. I mean, jeżeli... Pamiętaj, jeżeli wpadnie gdzieś po drodze, to spoko, ale... Tak to... Ech. Nie jestem przekonany, czy jestem w tej chwili w stanie wyciągnąć porządną rangę na tym. Na Fashmanie becie. Rokerm 1. Czy ja mogę tam przejść w ogóle? Chyba jakby tam się dało przejść, bo jeszcze nie wiem jak. Au. Ażem się wkopał. I jeszcze spudowałem. Jestem debilem. Don't mind me. Mi stupid. Nie, no stąd tylko wrócę chyba, jeżeli dobrze myślę. Więc chyba będę musiał się cofnąć tam, gdzie przed chwilą dosłownie byłem. Ale przynajmniej to więcej okazji na Chipper, I guess. Au. Ten kanon jest wolniejszy niż myślałem, że jest. Okej, czyli najwyraźniej nie muszę nawet naładowanego bastera używać, żeby atakować. Dobrze wiedzieć. Nie, bo on tutaj był i tu były te zablokowane przejścia. Okej, czyli musimy się cofnąć.
Zamotałem się, odrobinę. Chciałbym, żeby było więcej enchanterów, w których są te Soldi. No cholera, nie mogę uciec. Jeden z powodów, dla których nie lubię uciekać w Benach. Za często mam wrażenie, że to się dzieje. Nie, czy nie stoi za Bitcoin i oberwę? Zobaczymy. A, zdążyłem. Nice. Jakiś mieczek? Jakieś mieczywo? Nice. Teraz jeszcze tylko trafić. Zastanawiam się, czy jak tutaj więcej dash ataków w sumie. Kojarzysz może, gdzie był ten nawigator, gdzie on sobie poszedł? Nie kojarzysz? Goddammit. Daj mieczywko. Proszę, daj mieczywko. To ja robię. Myślałem, że mam odwrotne kolejne szczypy. Raczej nie dostałem z tego chipu, a szkoda. Przydałby mi się longsword. Zabiję się. Zabiję siebie i swoje grube palce. Nie wiem, czy w tej kolejności. Jest to Canon Back, tego nie potrzebuję kompletnie, ale jest. To nic nie było. Demn Rat, I'll sue. Proszę, że nie trafię. Byłem bardzo blisko do spełnienia swojej przepowiedni. Na szczęście jeszcze raz nie zmienił pozycji. Gdzie kolega mógł uciec? Tam go nie widzę, żeby był. Okej, tu jest. Tylko muszę znaleźć drogę do niego teraz. Kocham, kiedy sanki dają kasę. Absolutnie najpiękniejsze uczucie, jakie tylko istnieje. Ukośnik S. Cześć, królu wirusów. Przyszedłem cię zgładzić. Ha! Ciekawe, że jeden do 102, a drugi 0. Kwestionuję. Widosy do ataku. Oh no. Anyway. Au. To nie wyszło. Pomocy, jestem spawnowany. Spóźniłem się. Oh well. To już za potężny nawigator. Nie, to niemożliwe.
Bardzo mi się podoba, jak nie przejmujemy się kompletnie tym, że mamy awarię i że to może wysiąść w bardzo ważnej chwili. Mieczewka? Ktoś powiedział mieczewka? Longsword? Oh, baby! No dobrze, mamy swojego pierwszego Lifesworda. Jakby dobrze poszło, to dostaniemy jeszcze drugiego. Poprawiam mu make-up, nice. Nie, no to nie jest aż takie psocie, nie oszukujmy się. Nie powinienem tu być. Powinienem się wrócić. Bo tutaj nic nie ma. A oni mi z kolei nie dadzą się pewnie. Nie, no, tak szczerze mówiąc, co nie czuję, żeby ten, żeby live to ze wszystkich rzeczy akurat jakoś bardzo psuł grę. Jest dużo innych chipów, o których mógłbym to pomyśleć, ale Lifesword nie jest jednym z nich. Znaczy, program lasów. Trzecia misja w ACDC. Okej, czyli możemy teraz jechać mecem w drugą stronę. Doskonale. Muszę tylko zerknąć jedną rzecz real quick. A przez real quick mam na myśli ewidentnie nie real quick. Nie przejmujcie się tym, że ekran zgasł. Zdaję sobie sprawę. To jest coś na zasadzie, że ja wiem, ale... dobra. Chcę wrócić chyba na metro, bo kasy mam niewiele. Wydaje mi się, że od meta mogliśmy jeszcze pójść w inną stronę. W sensie, jak tu było meta, to że mogliśmy tutaj w dół pójść i że tego dołu nie zjedzaliśmy. Ale może... oh my. Ono momento, bo teraz to mi już kompletnie ekran zgasł i nie podoba mi się to. Stare software. Ach. Lep. I teraz jeszcze tylko tego kolegę dobić i będzie ok. Może dostaniemy kolejnego lejcodzika. Jeszcze jeden Oxodel? Nie, niestety tylko kasa. Nic nie ma, tutaj chyba później coś będzie. Toss in question. Skurwysyn matki natury. Lifesword, daj w sumie. Może ja jeszcze nie dostałem? To dosłownie zepsuł grę. Bardziej zepsuł przechwytywanie gry niż grę, bo inputy wciąż wchodziły. Ale wiem, o co chodzi. Taka wersja i szkoda, że dla niej gwiazdka. Invis. O, oh baby.
Tutaj nie mamy inwisów 1, 2, 3, są po prostu inwisy i bardzo chętnie przygarnę. Wasze żony działają chyba tak długo jak ten. Tak długo jak trójki działały w Ben 2. Quake Fishy. Oczywiście wciąż mam ten problem, że przy przechwytywaniu nie widzę kompletnie kiedy inwiz mi się kończy. Ale jest to coś, na co się godzę. Mój sprzęt chyba twierdzi, że powinien kończyć na dzisiaj. Dojdę do meca i tam zapiszę i skończymy, I guess. Jeżeli aż tak bardzo się burzy. No, także na dziś to było tyle. Jakiś tam w miarę stronny progres idzie. Tego co widzę i wychodzi tak ogólnie, że ten, że to raczej zejdzie trochę dłużej niż BN2. Zaraz tego, że Symfonii nie ma, to w sobotę Heroesy powinny się jednak normalnie odbyć. Well, jest jak jest. Także dzięki wam wszystkim za przybycie dzisiaj, trzymajcie po. Cześć.